Witam i tam ponownie w The Last of Us z naszymi kompanami. Jest Ellie, jest Henry, jest Sam i jest oczywiście Joel. I mam nadzieję, że jest łapa w górę. Chyba dzisiaj 15 dni do premiery. Bo też nagrywam teraz troszkę, powiedzmy, że ciągiem. Więc nie wiem do końca, który to jest dzień, ale już niedługo. Prawie 2 tygodnie do premiery. Zaczynamy, jesteśmy tutaj w tych kanałach. Wszystko tam splądrowane ostatnio nas. Klikacze troszkę napadły, ale to dopiero przedsmak całej zabawy, nie? Jeszcze dużo tu się wydarzy, jeszcze dużo. Zrobimy sobie. Niech będzie na hita. Dawno nie miałem możliwości jakiegoś stołu. O, jak pięknie. Jak pięknie. Tam są jeszcze suple. Nie no, tutaj jest lipa w tych kanałach. Totalna lipa. No. Ale kurczę, to jest ciekawe. Przez te lata, jak się Ellie zmieni, przecież to jest masakra to, co widzieliśmy na gameplayu z dwójki. Co ona przeżyła też, no, nie było takiego jakby dzieciństwa, nie? Takiego czystego dzieciństwa też Ellie nie miała. Więc też to ma wpływ, oczywiście. I to też z tego, co widzimy, to też nie jest taka, no, czarno-biała postać, no. Że o, jest główną bohaterką, jest wszystko super. Hej, myślisz, że to prowadzi na zewnątrz? Może. Za wysoko, żeby kogoś podsadzić. Może da się tam dostać jakoś inaczej. Także tutaj twórcy się nie boją pokazać złej postaci jako głównej. Odsuń się! Sam! Wow! Ta, spoko. Ja wiedziałem, a wy? Jakieś zabezpieczenie. Dobra, Henry, spróbujmy ją podnieść. Ups. Kiepska sprawa. Tak, wiem. Za każdym klikacze! Razem... Co? Kurde, to cholerstwo, ani drgnie! Dalej, uciekaj! Sam? Trzymaj się Joela! Henry, musimy kurwa uciekać! A ty go pilnuj! Idź! Skurczybyki, no. Ale patrzcie, ile ich jest, nie? Z 5-6 już tutaj widzimy. Dobra, chodź, mały. Wszystko będzie dobrze. Tak, tak wiem. Dobra, dobra. Zobaczmy, czy uda nam się znaleźć drogę do wyjścia. Mamy jednego. Bardzo dużo zasobów. Ale on tu zaraz przyjdzie, nie? Tu jest jeden. Ale najpierw zajdziemy sobie tutaj, bo tu są zasoby. Są tacy czyhacze, to już są mega wyczuleni hardkorzy. Część się zawsze przyda. Też latarki tutaj nie ma co. To nie są klikacze wszyscy. Tam się coś świeci. No tu jest ten czyhacz. Tutaj też. Tak, muszę szybko na hita. Zaraz klikać przyjdzie.
Dobra, idą tu. Jest okay. Zarażeni! Zarażeni! Jak miło, co? Oni tam biegają, ale... No, wiedzą mniej więcej, gdzie jestem. Kurde, mamy pięciu. No, to by było fajnie to zrobić po cichu, ale... Już się nie uda. Dobra, to wjeżdżamy. Z ogniem i mieczem i tyle. Tam jeszcze dwóch albo trzech. Jeden klikacz jest na pewno. Kurde, no! Ja już ci chciałem walnąć. Ładny hezi. Dobra, troszkę mi ammo dali. Idziemy dalej. Wszystko okej? Tak. No dobra, troszkę strzelania niech będzie. Przynajmniej sobie zasoby weźmiemy. Na chillku. Okej, zobaczmy. Apteka, a niech będzie to. A, aptekę też mogę. Jedną sobie chyba zjemy, co? Chociaż... Nie jest źle. Kurde, jak tam zasoby jeszcze? Tutaj jest saletra, czy tam... cukier? O, dobra. Tu mi coś właśnie się świeciło. Ten is nosi obrońcy. To chyba jakaś klasa. Czemu tego nie zabezpieczyli? Nie wiem, chłopcze. Nie zasłużyli na to, co ich spotkało. Śmiało. I zostawimy go tam? Tam jeszcze chyba coś miało być, nie? Ja jeszcze muszę tam splądrować, wiesz? Poczekaj. Proszę bardzo. Dobra robota. Zostawię cię jak... Henry Nas. Kible. Bo tu jeszcze mamy fajny pokój. To jest w porządku. No, to się przyda. Tylko jeszcze nie wiadomo do czego. I chyba tyle, co? Pełny nożek, a nie, jeszcze suple. No tu jest sporo tych zasobów.
Już w wielu miejscach po prostu można sobie wejść wyżej. No dobra, idziemy. Chyba jest. Supli 20, ale to całkiem. Nożyki mamy, wszystko mamy. Ciekawe co tam u Eli. Musimy się stąd wydostać. Dawaj, dawaj. Eli, odejdź od drzwi. Może spróbujmy razem. Ty się przesuń. Sam! Przeczołgał się! Co zrobił? Sam! Dawaj, dawaj. Wydostanę nas. To się pośpiesz. Super. No teraz to jest współpraca, nie? A nie jakaś maniana. Ci zostawiają, kurde, na pastwę losu. Dramat fest. Tu mamy pełne. Zacięły się! Podsadź mnie! Wejdę przez okno! Otwórz z drugiej strony! Byle szybko! Hej, chodź sam! Nie zostaniesz tutaj. A ty? Nic mi nie będzie. Idź! No widzicie, idź! Te bomby, co? Oh my god! Przygotujcie się! Tego klikacza trzeba załatwić. Udało się. Oh my god. Dobra, ja chcę tą bombę. Dwie bombki za dwa strzały? Okej, może być. Świeże powietrze. Spójrz na to. Nie no, bez żartów, kurwa. Dzięki, że mnie ostrzegliście, chłopaki. Gdzie ta wieża? Już blisko. Chodź, idziemy. Kolejny etap. Ale tu będzie się działo, oj. Ale tu się będzie działo. Jak się miałeś, młody? Mało brakowało, co? I muzyczka. Oj, uwielbiam. Oj, uwielbiam. Ale w ogóle jak ten samochód jest fajnie tutaj zatrawiony jakby, nie? Ej, patrzcie! A nie mówiłem? Spróbujmy się tam jakoś dostać. A ty, jak się trzymasz? To normalka, nie? Jak byłam z Henrym, sama załatwiłam kilku zarażonych. Byłbyś ze mnie dumny.
Pewnie. Telewizorki mają. Powodzi. Nożyczki mają. O tak. Zdecydowanie. Jak byście się spotkali? O, Joel skupuje mnie do siedzików. Nieźle się dogadujecie. A ja rozstawiam go po kątach. Prawda, Joel? Nie musimy wszystkiego mówić, nie? Ale wiem, że chcesz się pochwalić, dogadać. Zrozumiałe. Dobra, uzupełnimy sobie zasoby. To jest sporo tych chatek. No tu już wyszliśmy. Miałem jakieś 5 lat, gdy wybuchła zaraza. Pamiętam, że myślałem... A wy ile mieliście lat, jak wybuchła zaraza? Jakieś wspomnienia? W tym roku. A, pamiętam imprezy z grillem. Rodzice zapraszali na nie mnóstwo gości. Najbardziej w pamięci utkwił mi zapach pieczonego mięsa. Dziwne. Chyba wszystko, bo tu na piętro nie wejdziemy. Jeszcze to. Zanim pójdziemy dalej, to jeszcze tutaj. Bez ostrzeżenia. Przyjazna okolica. W kilka miesięcy po wybuchu zaczęło się szabrowanie. Ludzie popadli w paranoję. Pamiętasz coś z tego okresu, Joel? Nie. Ledwo pamiętam, co było wczoraj. No, Joel najstarszy, już trochę doświadczeń miał. Ale no niby... Lepiej trzymaj się od nich z dala. Tu jest inaczej niż w strefie. Te zwierzęta są dzikie. O, tam jest warsztat. Ale no niby nie było takiej zarazy wcześniej, nie? Okay. Widzieliśmy też jego życie z córką, takie, no, powiedzmy, że normalne. Okej. Okay. Obrzyna 270 mamy i poziom trzeci tych narzędzi, nie? Łuk, łuk to dopiero później. Z rewolweru z obrzyna też trochę się korzysta. Szybkość przeładowania, to mi się przyda. Jeszcze mieliśmy lunetę zrobić. No, no tak, tutaj się przyda, nie powiem. Luneta, moc, pojemność. Tu też będziemy mieli dwa strzały. Odrzut, zasięg. Niech będzie zasięg. Pojemność magazynka się przydaje jednak. A tu szybkostrzelność. Jeszcze coś do łuku. Niech będzie zasięg. Dobra, 121, na razie tyle. Super, założyłeś lunetę? Co to jest? O, samochód, z którego sprzedawano lody. No. Samochód z lodami? Ta. Henry mi opowiadał, że sprzedawali z nich lody. Co? Nie wierzę. Joel? To prawda. Lodziarz objeżdżał całą dzielnicę, puszczając z głośników koszmarną muzykę. Zlatywały się wszystkie dzieciaki. Jaja sobie ze mnie robisz. Nie, naprawdę. W dziwnych czasach żyłeś. To ja też. Mówiłem. Fajne. A wy jak mieliście? Nie będę mówił firmy, ale mieliście, co? Na osiedlu. Objazdówkę. No i mieliśmy.
mieliśmy, nie powiem. Też nie kupowało się z tego jakoś często, ale raz tam się spróbowało na pewno. Tylko półotwarta teraz lokacja, jeszcze wejdę sobie może do tego domu. Dużo smaczków, takich fajnych, uniwersalnych nawet, nie? Nawet dla nas. Jednak ta kultura z Ameryki tutaj przyszła. Tutaj trochę jeszcze części dają. Ewentualnie można się wrócić, coś tam poulepszać, ale... No można potrzymać te części, bo nie wszystkie bronie jeszcze mamy. Ale no, czas na plądrowanie. Co możemy zrobić? Możemy zrobić to. Bo tutaj jest ostrze, mi się wydaje, a nie jest to. No, zobaczcie, ile mamy tutaj w magazynku. To sobie przeładuję. To sobie przeładuję. Tu mamy tylko dwie. A i tu mamy na, też na dwie. Dobra, to potrzebujemy troszkę... Wiecie co, jeszcze troszkę ammo do strzelby. Przyda się. Kiblu, nic nocowy. Z widokiem na lasek. No nic. No nic. A jeszcze tu mogę wejść. Wszystko okej? Ta. Ten cholerny sufit się wali. Uważaj. Co tam masz? Znalazłaś coś? Proszę. Dzięki. Dziękuję. Bardzo ważne. Możemy iść. No wy jak tam? Telewizja nie działa? To wiecie co, jeszcze chodźmy tu. A teraz mamy chwilkę spokoju, tutaj też to tempo jest tak różnicowane, raz jest naprawdę miazga totalna, później chwila na zdobywanie zasobów, ale to też buduje cały czas ten klimat przecież. Tu o każdy nabój walczymy. Każdą jedną rzecz. Niepozorny ten domek. Sporo narzędzi jeszcze wrzucają w tym momencie, żeby się ewentualnie wrócić do tego stołu. Ale chyba tyle. Jeszcze będzie możliwość później. Też nie mamy narzędzi przecież na piątym. A będą do zdobycia. Można sobie stop klatkę zatrzymać. Eli, znalazłem jeszcze jeden komiks dla ciebie. Super. Piękna sprawa. Dużo tutaj zasobów, nie?
A, i tu jest kombinacja do sejfu. Oj, 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 a wiem gdzie była? Może w tym domu. Bo tu trzeba po prostu to zdobyć, nie można gdzieś tam znaleźć. Spróbujemy. Może tu? Tak jest. No to, przynajmniej safe nam się udało dzisiaj. No, z eksploracji coraz lepiej idzie. Nie mogę czegoś zrobić? Nie, wszystko na maksa. Łuku to nie używam, no na razie nie, ale jeszcze będą etapy, gdzie się przyda. No i zobaczmy, co w tym sejfie. Nie było nic, co by nas też ulepszyło jakoś bardzo, ale 45. Szybkie leczenie, szybkie tworzenie. Szybkie leczenie też jest w porządku, ale pozwala zabić mlaskacza, też jest niezłe. Też jest niezłe, ten mistrz. Hej, Sam. Ostrożnie. Rzutki macie? Dobra, ja zacznę. Aha. Cholera. Co miał z was darty? Okay. Mam rzucić? Mieliśmy jeszcze w domu rodzinnym. Bum. Wrodzony tak. Na ścianie i później tak na tapecie. Miałaś fuksa. Takie... takie ślady, nie? Bez tarczy. Tylko same. Teraz właśnie taki, taki okrąg. Zobaczymy. Cholera. Tragedia. Okej. Okay. Jest remis. Nie, nie, rozwaliłem cię. Jak to ty mnie rozwaliłeś? Przecież mamy remis. Ta, dobra. Mogę se ciepnąć? Przyjdzie dzień, kiedy dzieci znów będą dziećmi. Chodźmy. Ech. Tak rzucałem właśnie. Obok tarczy. Pięknie. Naprawdę pięknie. Ale no tutaj utracone takie dzieciństwo naprawdę odbija się i to będziemy widzieć pewnie w drugiej części, ale też taka sytuacja i też troszkę się podziało. Znam jednego faceta. Mojego brata. Należał do świetlików. Podobno jest w Wyoming. Najpierw znajdziemy jego, a potem świetliki. Wchodzisz w to? Dobry plan. No, no, ale tam też sporo innych dobra sytuacji, nie? Już nie mówiąc o tym dzieciństwie. Czas na żarcie. Co to takiego? Przekonasz się. Wiesz, co robi traktor u fryzjera? Warkocze. Nie łapię. Tak, ja też nie. A ja łapię. Sucharki dobre. I tu można było przejść, ale tu już byliśmy. O kurde, ten dom. Zgielcie się! O cholera. Widzieliście skąd? Z drugiego końca ulicy. Tak. No z tego domu. Zostańcie tutaj. Nie! Zanim zaczniecie, spróbujcie odwrócić jego uwagę. Ja w tym czasie spróbuję go podejść. Okej. Kurde, to będzie długa jazda. Ostrożnie. Płytkę z Bysia, no. Działało, nie? Tam i tak trzeba podejść.
jasny, gdzie się wybierasz? Fajnie jakby się dało właśnie go zastrzelić. Kurde. Dobra, jest. Już jest mało ammo. Tu wam powiem, że jest spora sieka, no właśnie. Snajper. O bo, pieprzony snajper. Czy ja go mogłem ściągnąć? Chyba nie, musiałem chyba przejść do końca, z tego co wiem. Nie jest takie łatwe. Chociaż może się go da ściągnąć? Kurde, serio dostałem? Bo on jest tam za tym murkiem. Nie, to się nie dało być. Tak, on jest tam, dobra. Idziemy z boczku. Chociaż tam troszkę omijam te inne budynki, no to gdzieś trzeba, nie? Gdzieś trzeba przejść. Teraz jesteśmy już w fajnym miejscu. A ty gdzie się wybierasz? Mamy raz, dwa, trzech, czterech. Dobra, idą czy nie idą? No dalej się nie wychylę, nie? Kiedy wychylicie te swoje głupie? Reszta jest w domu. Op.
Dobra. Pozbieramy. Ale go załatwimy. On tutaj był. Coś tu jeszcze jest. Jeszcze jedno piętro, nie? Kurde. Ta misja jest fajna. Szkoda, że się właśnie nie da go załatwić, ale... No ja rozumiem. Easy. Uwielbiam strzelać. Zwłaszcza na padzie ze snajpery. Zawsze to lubiłem. Ale tu przynajmniej można w ciało, nie? Bo ja w głowę na padzie to jest raczej niemożliwe. Tu przybliżymy. Kurde no. Po prostu niepojęte, jak niektórzy strzelają ze snajpy na padzie. Po jajach będziemy lutować i tyle. Ruszajcie się. Szlagbyt. No, ten ładnie dostał. No, coraz lepiej. No. Super. Ja sobie oddalę chyba to. O, ten dobrze dostał. Ach, szkoda. Czapkę stracił. A żyje. Nie, ja snajperem na padzie nigdy nie będę. Chyba i tak nie zbijamy. Molo poszło. Była okazja.
no. Zrobicie się gorąco, dupku. Rany! Ale to była jazda! No. Wszystko w porządku, Sam? Jednoręki bandyta. Dzięki, Joel. Patrzcie na to. Okej. Udało się. Musimy uciekać. W porządku. Sam! Henry! Sam, w porządku? Tak, nic mi nie jest. Na pewno? Nic mi nie jest, mówiłem. Dawaj, dawaj! Spadamy! Ja pierdzi... Szybciej, szybciej, szybciej. Tych to nigdy nie trafi, już to jest niepoważne. To jest klikacza, nie. No, dostał. To jest nieporozumienie. Jesteś cały? Jestem. Ktoś oberwał? Nie. Wszyscy cali. Nic nie jest? Dobra, chyba pora stąd spadać. Chodźcie. Idziemy. Jaja sobie robisz. Nie, poważnie. Były urodziny Tomiego. Miał tylko jedno życzenie. Wypożyczyć dwa Harley'e i ruszyć w trasę. O, stary. Dałbym się pociąć za rundkę dookoła bloku. Chociaż jedną. I jak było? Dobrze. Nawet bardzo. Dobrze? Czy ty go słyszysz? Człowieku, dawaj szczegóły! Opisz go! Wiecie co? Chyba lepiej będzie, jak zostawię was samych. Nie, nie, nie. Eli. To nie jest zwyczajny motocykl, dobra? Musiałabyś wsiąść na to cacko, poczuć moc, przekonać się sama. O, tak. A skąd wiesz? No, widziałem go w moich snach. Okej. Chyba nikt ode mnie już tutaj nie dotrze. Najgorsze jest to, że nie wiem, co powiedzieć Samowi. Wiesz co? Mam wrażenie, że ci dwaj są sobie przeznaczeni. Co robisz? Przeglądam zapasy, które dzisiaj znaleźliśmy. A, rozumiem. Jak tam nasze brzoskwinie w syropie? Henry cię przysłał? Nie. Dlaczego miałby mnie przysłać? Żeby sprawdzić, czy czegoś nie spieprzę. Myślę, że wszyscy nieźle się spisaliśmy. Zwłaszcza ty. Wszystko w porządku? Ta, nic mi nie jest. Dobra. No... To... Dobranoc. Czemu ty nigdy się nie boisz? A kto powiedział, że nie? To czego się boisz? Poczekaj. Skorpiony nie są fajne. I... Nie lubię samotności. Boję się, że zostanę sama. A ty się boisz? Boję się zarażonych. A jeśli to wciąż są ludzie? I tam w środku są uwięzieni we własnym ciele?
Boję się, że mnie też to spotka. Okej. Okay. Słuchaj, po pierwsze tworzymy zespół. Pomagamy sobie nawzajem. Po drugie... Zarażeni tylko przypominają ludzi, ale w środku już nimi nie są. Henry mówi, że ich już tu nie ma. Że wrócili do swoich rodzin. Do nieba. Myślisz, że to prawda? A sama się zastanawiam. To znaczy, chciałabym w to wierzyć. Ale nie wierzysz? Chyba nie. Tak. Ja chyba też nie. Z tego wszystkiego prawie bym zapomniała. Proszę. Nie pokazuj mu, to ci go nie zabierze. Okej. Padam z nóg. Śpij dobrze. Nie pachnie. Dzień dobry. Gdzie sam? Niech się przynajmniej raz wyśpi. A. Jak chcesz, żeby zjadł z nami, to idź go obudzić. Okej. Okay. Sam? Sam! Co? Cholera, zaraził się! Kurwa, to mój brat! Jebać to! Cholera! Eli, nic ci nie jest? Nie, o Boże! Sam? Nie. Sam? Henry? Nie ruszaj się. Henry! Coś ty zrobił? Sam! Wezmę od ciebie broń, okej? Okej, spokojnie. To twoja wina. Nikt tu nie jest winny. To wszystko twoja wina! Henry! Henry, nie! O Boże. Prawda? Tak, parę kilometrów. Gotowy na spotkanie z braciszkiem? Po prostu chcę tam dotrzeć. Denerwujesz się? Sam nie wiem. Jackson. Zobaczcie, że mamy Jackson. To też będzie miało znaczenie, ale... Kurczę no. Któryś raz już to się widzi i cały czas taka sama miazga. Cokolwiek nie zrobili, no szkoda, nie? Ale układało się nieźle już na końcu. Pierwsze początki wiadomo, że nikt nikomu nie ufa, ale... No lipa, bardzo szkoda i... Jesteśmy już teraz w innej porze. Jesteśmy jesienią. Także widzimy się tutaj następnym razem. Kto dotrwał do końca, niech napisze... No, taki ten wirtualny znicznik zapali. I do następnego. Hej.